1 lipca 2021, godzina 10 rano. Wchodzę na górę Ben Nevis. O, stąd. I tutaj. 1344 metry. To jest taka dosyć ciekawa sprawa. Zbliżamy się w sumie do Pieszkołka. Dalej jest słońce i tak dalej. A na górze chmury. Zbliżamy się do takiego miejsca, gdzie jest śnieg. Takie podejrzewam, że jest zbity. Zaraz zobaczymy konsystencję. Tak, zbity śnieg, stary. O, twardy śnieg. Już będzie tu dłuższy czas. Ale fajnie, chłodny. Można się poczuć tak jak przez chwilę, jak na wiosnę.
No dobra, wchodzę, będę się tam szczypał. Już mi się tutaj dwójka wpakowała w kolejkę, proszę bardzo. Tak, akurat ja stałem wcześniej. Nie weszli mi do bani. Także to jest tutaj, to jest to miejsce. Wierzchołek góry Benna. Chyba taka jak zwykle. Tak mniej więcej to wygląda. Dobra, idę. Będę tutaj stał, w kolejce stoją. Proszę bardzo, kolejka, każdy chce zdjęcie. A tu się wpakowali. Jakiś starszy. No cóż, co zrobić? To jest jakieś chyba schronisko już. Na wypadek złej pogody. Tak, i to może świadczyć o tym, że tutaj zawsze jest taka pogoda. Słońce bardzo nie dochodzi, dlatego jest takie... Tutaj jest mech. Gdyby było słońce, mech by się nie utrzymał. Konstrukcja. To może być element jakiegoś piorunochronu. Ale wydaje mi się, że piorun w razie czego to chyba by najwyższy punkt raczej chciał wam. To jest jeszcze jedna ciekawa sprawa. Ktoś próbował tutaj chyba pobudować jakiś dom, dworek. Bez zaprawy, bez niczego. Czy to się samo zawaliło, czy przyszła wichura? Chyba samo. Jakieś elementy drewniane. Albo słabo zakonserwowane drewno. Raczej. Albo bardzo stare, ale raczej słabo zakonserwowane. Postanowiłem, że i ja zostawię po sobie jakiś ślad. Jakby on to był. Ale można jeszcze do tego dorobić. O. Takie coś. Proszę. Wcześniej tego nie było. No dobra, więc jestem w miejscu, z którego wychodziłem. Mogę teraz powiedzieć coś o czasach. Wyjście, godzina 10. Na górze byłem 12.40, tam 20 minut przerwy. I od 1 do 3.30, pierwsza, druga, trzecia, czyli 2,5 godziny schodziłem.